Co roku strażacy w sezonie wiosennym walczą z pożarami traw. Brak śniegu czy deszczu oraz wysokie temperatury sprawiły, że zeszłoroczna wysuszona roślinność stała się materiałem palnym. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że wypalanie roślinności jest niedozwolone i bardzo niebezpieczne. Od początku roku strażacy na terenie Powiatu Trzewskiego do tego typu pożarów wyjeżdżali już ponad 40 razy. W walkę z wypalaniem traw włączyła się Unia Europejska, która poprzez dopłaty bezpośrednie zobowiązuje użytkowników gruntów Do ich utrzymania zgodnie z obowiązującymi normami. Wypalanie traw jest prawnie zabronione i podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.